niedziela wielkanocna, jedziemy sobie do opactwa. Na rezurekcję. Wyciągnęło profesora niechętnie. Niechętnie. Ale i tak nie ma nic lepszego do roboty. Tam przynajmniej ładnie śpiewają. Zobaczymy, jak to wygląda w Wielkanoc w opactwie. Mamy minutę spóźnienia. Nie, są tak i na back of the change. Because of the turning. Yeah, there all the buildings we were in, remember, at the back. Pewnie dużo ludzi. Już widzę, że dużo. Minutka spóźnienia. O kurczę, dużo. To jest fajny ksiądz i ładny, piękny kościół. Pięknie śpiewają, więc chyba ludzie z całej okolicy tu przyjeżdżają. My mamy 22 km. So far over. Przed kościołem statua, rzeźba Matki Boskiej tańczącej. Jedna z dwóch w Polsce, druga jest w Tyńcu. Chwale Boga, ku czci Maryi, wygodzie parafian wystawił Jan Czerski 1890. Przejechaliśmy się 1 kilometr dalej za opactwo do Sieciechowa, starożytnej siedziby Palatyna Sieciecha, X-XI wiek. I tu jest jezioro. Zaraz za kończy się droga za kościołem, 200 metrów jest jezioro. I stara kapliczka na pamiątkę wojny europejskiej
w roku 1914, wyjście Rosjan z Polski w roku 1915, opuszczenie przez okupantów Polski w roku 1918, fundatorzy Piotr i Jadwiga, małżonkowie Kibil. O, tu jest już to jezioro. Nigdy w życiu nie byłam tu w Sieciachowie jeszcze. O, profesor już tam sobie patrzy, ogląda. Tu jest jezioro, ale tam nie będę wchodzić. Well, you have to drive up there. Yeah. Okay. It's quite big lake, isn't it? Very big. Duże jezioro. Tu jest tylko fragment. Pojedziemy dalej, zobaczymy z innej strony. I proszę, w Sieciachowie. Raczej idylliczne widoki. Plaża i jezioro Czaple. Które jest bardzo duże w sumie. Jak na okolicę suchą. O, proszę. Nie bój się, on tam nie wejdzie. Rzuć mu chleb, bo on do chleba idzie. Ale do wody. O, widzisz. Nawet mają molo, łódeczki. To pozostałości po starym korycie Wisły. Musisz podejść, bo on nie umie wyjść na ten. O. Raczej picturesque. Ale przyjemny dzień dzisiaj zrobił. Cieplutko. Widzisz? To jest na pewno łabędź tata. A ma łabędzica gdzieś siedzi, pewnie na jajkach, w tych, na gnieździe. Będą małe łabędzie. Przyzwyczajony do karmienia, wcale się nie boi, nie? Ma obrączkę na łapce. No zobacz. Jak podejdziesz kawałek i zobaczysz na tylnej nodze w wodzie, widzisz? Ma obrączkę. To znaczy, że jest żonaty pewnie, nie? Ma żonę. Tak jak myślałam. It's big. Yeah, it's got a tag. I think it's male and the female is sitting somewhere maybe on the nest. It's got a tag on it as well. It has, yes. Otagowany łabądek. Śliczny. Przepraszam dziewczynko, muszę iść zobaczyć, jak duże jest to jezioro. What's a shame, we never knew about this lake. Pierwszy raz jesteśmy, a to jest kilometr dosłownie, tylko w drugą stronę. Już zwykle jeździmy od opactwa. Piękne, ogromne jezioro. Bardzo głębokie. Kiedyś czytałam coś o tym jeziorze. Get the camera ready in case you walk off the edge. Oh, don't you worry. Lubię się, że ja sobie wpadnę do wody sobie. Że ja se wpadnę se. To są historie o ludziach, którzy się utopili i nigdy nie znaleziono. I chciał. No rzeczywiście jest bardzo, bardzo głębokie. Ile resztek pomostów. So maybe we can buy a little boat. A tam za jeziorem Sieciachowski, stary kościół. Oh, beautiful picture. Stary kościół Świętego Wawrzyńca. Muszę kiedyś tam się też przejechać. Tam też są bardzo ciekawe zabytki w tym kościele. Gdzieś na zakrystii jest budowana w ścianę
łosiężna płyta z płaskorzeźbą leżącej dziewczynki, jakaś płyta pamiątkowa, grobowa, małej dziewczynki z dziwnym napisem, już teraz nie pamiętam jakim, ale było przez jakiś czas też podejrzenie, że to mógł być grób Urszulki, córki Jana Kochanowskiego. Jan Kochanowski, tutaj to są te okolice, gdzie on przebywał bardzo często. Czarnolas, Opactwo, Sieciechów i po drugiej stronie Stężyca, po drugiej stronie Wisły. Tam właśnie jest kościół Świętego Wawrzyńca z bardzo starym też dzwonem. Nie wiem, czy nie XIV wieku. Że jak już teraz wiemy, to na drugi raz sobie przyjedziemy, jak będzie kościół otwarty. Teraz ksiądz poszedł sobie, wziął wiaderko takie srebrne i poszedł. No pięknie. No. Bardzo ciekawa miejscowość jest tutaj, izba pamiątkowa prowadzona przez pana Stefana, który zbiera pamiątki i interesuje się historią i archeologią tych terenów. To tu właśnie, tam przed tym kościołem jest ulica Paryż, gdzie podczas remontu drogi pół metra pod powierzchnią asfaltu znaleziono średniowieczne belki dębowe, które były drogą. Tam też niedaleko była kiedyś przeprawa przez Wisłę. Tu odbywały się targi, jarmarki. Potem Wisła zmieniła koryto, ale okolica kryje w sobie bardzo wiele ciekawych historii. To też nie wiadomo, gdzie jest to grodzisko, Sieciecha. O, Sieciechów, ale tak naprawdę nigdy nie znaleziono resztek grodu obronnego Sieciecha, chociaż wiadomo, że tu w okolicy grodzisk jest od groma. Nawet tam, powiedzmy 5 km stąd, jest jedno grodzisko na Dziewiczej Łączce. Dalej są w Oleksowie te dwa grodziska, które już tam kiedyś próbowałam znaleźć, a poczekam teraz na wiosnę. Nie tak daleko stąd jest Gródek, za jeziorze, gdzie jest grodzisko, ale zalane. Także arcyciekawa okolica, wydająca się taka naprawdę mazowiecka równina, nuda. Ale przez to, że tu jest bardzo blisko Wisła, przeprawa była w Stężycy, Dęblin, dalej Puławy. Arcyciekawe okolice i strategicznie tutaj wszelkie rozmaite bitwy były przy każdej możliwej wojnie. I to by było na tyle. Piękna wielkanocna niedziela. Zaraz idziemy do domu zjeść obiad. Dzisiaj nie mamy żadnych gości. Dzisiaj sobie spacerujemy. Pogoda jest zarąbista. A jutro mamy, dopiero się gościmy i się obiadamy. O. Sieciechów. Skończyło się tak, że Bigos uciekł i pomagaliśmy go łapać, ale to jest piesek dziki złapany, znaleziony przy błęda i zerwał się, przegryzł teraz smyczkę i uciekł. Bigos. Dziewczynka łapie. Przyjdzie. Bigos uciekł.